Witam, w dzisiejszym odcinku opowiem trochę o wykorzystywaniu negatywnych emocji w Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy wywołują tylko pozytywne emocje w ludziach. Dla widza bardzo często cechy, które są postrzegane jako negatywne, pozwalają utożsamić się z postacią, a nawet jej współczuć. Co ciekawe, właśnie tę kwestię ludzie przytaczają, aby wykazać plusy tej serii, a wchodząc w temat głębiej, jest to coś, co wyróżnia serię na tle reszty. Choć z biegiem lat kino się zmienia, to raczej japońskie produkcje animowane tutaj górują nad kinem superbohaterów, którzy są piękni, uśmiechnięci, potężni i niejednokrotnie ludzie spoza tego nurtu nawet by się nie odważyli, by postaci nacechowane negatywnymi emocjami były tymi najbardziej ulubionymi. To tyle słowem wstępu, lecimy do konkretnych przykładów. Zaczniemy od postaci, która już na samym początku, pomimo posiadania zaledwie 12 lat, oznajmia swojej drużynie, że chce zabić pewną osobę, a jest nim jego starszy brat, który wymordował cały klan Uchiha. W miarę postępów fabularnych widzimy zmianę Sasuke z geniusza o chłodnym spojrzeniu w gościa, który zaczyna odcinać się od jakichkolwiek więzi z przyjaciółmi i dąży do pozyskania jak największej mocy kosztem popadania w nienawiść. Ten młody człowiek był gotów na wszystko, aby tylko osiągnąć swój cel, dlatego uciekł z wioski, w której się urodził, aby dołączyć do antagonisty, który jasno dawał znać widzom, że zamierza wykorzystać młodego Uchihę do swoich eksperymentów, ale Sasuke był w stanie zaryzykować, aby tylko dostać uprawnioną moc i dokonać zemsty. Wraz ze zdobywaniem siły tracił jednak zmysły, przez co stawał się coraz bardziej zgorzkniały i nienawistny. Dochodziło nawet do sytuacji, w których był w stanie poświęcić własnych sojuszników, aby zabić swojego przeciwnika, choć wcale nie musiał tego robić. W jednym zdaniu można by powiedzieć, że wraz z wzrostem siły stawał się coraz bardziej zły, a pomimo tego według sondaży był jedną z najbardziej ulubionych jednostek w Naruto. Jest to postać, która jako jedna z niewielu nie przeszła na złą stronę, pomimo tego, że jego historia jest jedną z najsmutniejszych w tym uniwersum. Zaczęła się ona bardzo wcześnie, bo już w okolicach 5 roku życia, gdy odnalazł zwłoki swojego ojca, który popełnił samobójstwo, gdyż został wykluczony ze społeczeństwa przez swoją decyzję, której zamiast wykonać powierzoną mu misję, uratował swoich przyjaciół, co miało fatalne skutki dla całego kraju. W tym momencie młody Kakashi został sam, ponieważ jego matka zmarła bardzo młodo. To ukształtowało chłopca, przez co stał się bardzo chłodny i starał się nie budować relacji z nikim, aby ponownie kogoś nie stracić. Kakashi należał jednak do trzyosobowej drużyny, nad którą sprawował opiekę ich mistrz i spędził tam kilka lat. Wraz ze swoim kompanem Obito wiecznie się kłócili, a spotęgowało to porwanie Rin, ich przyjaciółki z drużyny. Kakashi nie chciał popełnić błędu swojego ojca, więc postanowił dokończyć powierzone mu zadanie, poświęcając przyjaciółkę. Natomiast Obito udał się na ratunek Rin. Coś jednak tknęło już wtedy 13-letniego Kakashiego i uznał to myślenie za błędne, więc zawrócił, aby pomóc Obito uratować Rin. Młody Hatake odniósł wtedy obrażenia, ale wraz ze swoim kompanem udało im się pozbyć jednego z dwóch przeciwników. Wtedy też pomimo straty oka, chłopcy zaczęli się naprawdę dogadywać i udali się na ratunek Rin. Nie wiedzieli jednak, że drugi przeciwnik jest jeszcze w stanie walczyć i doprowadził do skruszenia skały będącej materiałem budulcowym kryjówki, przez co jaskinia zaczęła się zapadać. Kakashi przez uszkodzone oko nie zauważył lecącego na niego odłamka, który go przewrócił i powalił na ziemię. Obito ruszył mu na ratunek, samemu wpadając pod lecący głaz, który zmiażdżył połowę jego ciała. Przed dokonaniem żywota Obito oddał kompanowi swoje oko, które już nie było mu potrzebne, oraz poprosił przyjaciela o to, aby ten obiecał mu, że będzie chronił Rin za wszelką cenę. Kakashi oczywiście obiecał to, o co prosił go jego kompan, i z braku czasu pozostawili Obito na pewną śmierć. Jakiś czas później Rin została ponownie porwana i można powiedzieć, że stała się bombą, która miała eksplodować zaraz po powrocie do wioski. Kakashi odbił przyjaciółkę, ale przeciwnicy ich gonili, więc na zmianę uciekali oraz walczyli. Rin, chcąc zapobiec tragedii, postanowiła popełnić samobójstwo i skoczyła przed specjalną technikę Kakashiego, która z łatwością przebija ciało człowieka.
ten sposób nieumyślnie zabił on swoją kompankę. Po tych przykrych incydentach popadł on w depresję oraz miał zespół stresu pourazowego, a nawet nieświadomi niczego ludzie w anime nazywali go kompanobójcą. To tylko wierzchołek jego historii, ale pomimo tego wszystkiego stał się on jedną z najbardziej ulubionych postaci w Naruto. Dlaczego? Pomimo bardzo nieciekawych momentów w życiu musiał on żyć w ukryciu i przez wiele, wiele lat tłumić w sobie cały ten smutek, a mimo wszystko nie poddał się i nie przeszedł na złą stronę. Jego historia zaczyna się tak naprawdę w momencie, gdy pozornie kończy się jego życie pod głazem. Czego nie mówiłem wcześniej, to to, że Obito był zakochany w Rin i jest to bardzo istotne w opisaniu jego historii. Z powodów nieistotnych dla tego materiału Obito jednak przeżył i postanowił wrócić do Kakashiego i Rin. Moment, kiedy w końcu ich ujrzał, był najgorszym widokiem, jaki mógł on zobaczyć, ponieważ było to właśnie wtedy, gdy Rin popełniła samobójstwo. Wtedy jego cały świat legł w gruzach. Młody Uchiha popadł w beznadziejność i depresję, po czym postanowił dołączyć do jednego z antagonistów, z którym wspólnie mieli stworzyć świat, gdzie nie będzie zła, śmierci, bólu i gdzie będzie mógł być ze swoją ukochaną. Obito był gotów na wszystko. Dwukrotnie zmienił swoją tożsamość, podszywając się pod inne osoby, aby zrealizować swój plan, przy czym manipulował i zabijał bez żadnych skrupułów. Finalnie stał się kimś zupełnie innym i doprowadził nawet do światowej wojny. W zasadzie stał się odwrotnością tego, co chciał stworzyć, ale uznał, że to, co chce osiągnąć, jest warte poświęcenia. Możecie zapytać zatem, dlaczego ktoś taki mógłby być lubiany, i już śpieszę z odpowiedzią. Bardzo łatwo jest się postawić w sytuacji Obito. Stracił wszystko, co miało dla niego jakąkolwiek wartość, a więc nawet nie popierając wszystkich jego złych decyzji, jesteśmy w stanie je zrozumieć. Chciał wrócić do momentu, w którym jeszcze raz mógłby złapać ukochaną za rękę, a że w tym świecie było to możliwe, to zrobił wszystko, aby tego dokonać. Nawet jeśli to oznaczało kontrolę wszystkich istot na Ziemi. Wychowywał się w czasach wojny i wtedy też został sierotą. Po śmierci swoich rodziców musiał opuścić swoje miejsce zamieszkania i rozpoczął samotną tułaczkę w poszukiwaniu jedzenia. Ta wędrówka nie była zbyt udana, ponieważ nikt nie chciał mu pomóc, przez co finalnie zemdlał z powodu głodu. Wtedy też znalazły go dwie sieroty, które działały w podobny sposób, nakarmili go i przyjęli do swojej paczki. Te sieroty to Konan oraz Yahiko. Od tego momentu stali się przyjaciółmi i wspólnie kroczyli przez świat. Lata później założyli organizację, która zrzeszała podobnych im ludzi i chcieli uczynić świat lepszym. Z tą ideą powiększali się z dnia na dzień, aż w pewnym momencie zaczęło to przeszkadzać tamtejszemu władcy. Porwał on więc Konan i wezwał Yahiko wraz z Nagato i zażyczył sobie, by Nagato zabił swojego towarzysza w zamian za życie Konan. Pomimo tego, że nie chciał tego zrobić, to Yahiko sam zdecydował się zabić, co wywołało u Nagato silne emocje, które zrujnowały cały jego dotychczasowy światopogląd. Po tym incydencie stracił on jakąkolwiek wiarę w to, że ludzie mogą chcieć dążyć do pokoju i że trzeba ich do tego zmusić, dlatego też jego nową motywacją stało się stworzenie organizacji o nazwie Pain, która walczyła w jego imieniu i nie miała żadnej litości. Kolejny raz możemy zobaczyć zmianę bohatera z dobrego na złego i już na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie zrozumieć motywację Nagato. Dodatkowo Pain, o którym wcześniej mówiłem, niejednokrotnie wypowiadał zdania, które brzmiały sensownie nawet dla ludzi, którzy nie znają jego historii. Pomimo że symbol, którym jest w tym przypadku ból, jest na pierwszy rzut oka negatywną emocją, to był tak autentyczny, że ciężko nie zgodzić się choćby z częścią słów tego bohatera. Dodać można to, że naprawdę wiele osób uważa, że po zakończeniu życia tej postaci anime mocno straciło na jakości. Jest to niewątpliwie najbardziej pasująca do tematu postać w naszych przykładach. Ten osobnik był przez lata okryty tajemnicą, którą odkrywano coraz bardziej raz na jakiś czas, a konkretnie chodzi tutaj o rzeź swojego klanu, którego Itachi się dokonał. Zostawił on przy życiu jedynie swojego brata, na którego oczach zabił rodziców. Od samego początku tak nam ukazywano obraz Itachiego, jako złego człowieka, który zabił pobratymców i skierował młodszego brata na ścieżkę nienawiści, przez co ten postanowił się zemścić.
Gdy ta zemsta w końcu przyszła, okazało się, że widzowie oraz zdecydowana część bohaterów anime widziała tylko jedną stronę medalu. Gdy poznaliśmy całą historię, wyszło na jaw, że Itachi musiał wybierać pomiędzy dwiema nieciekawymi opcjami. Opcją pierwszą było nie robić nic i doprowadzić do wojny domowej, w której nie tylko jego klan, ale i reszta wioski poniosłaby wielkie straty, albo wybrać opcję drugą, czyli pozbyć się swojej rodziny, aby zapobiec konfliktowi, a przy okazji mieć pewność, że jego ukochany młodszy brat będzie żył i zrobi wszystko, by stał się na tyle potężny, aby dokonać zemsty i w przyszłości odbudować klan. W ten sposób okazało się, że Itachi był naprawdę dobrym człowiekiem, który musiał zrobić coś strasznego i z tego powodu niejednokrotnie cierpiał, o czym nikt nie wiedział przez bardzo długi czas. To cierpienie spowodowało, że duża część oglądających zrozumiała jego intencje oraz naprawdę zaczęła go lubić i dziś jest jedną z najbardziej ubóstwianych bohaterów z tego uniwersum. Pomimo, że przez lata kreowano nam jego postać jako nieczułego gościa, który z niewiadomych przyczyn zabił wiele istnień. Jiraiya to zboczeniec. Dosłownie gdy pierwszy raz go widzimy, podgląda kobiety. I to nie jest jakaś jednorazowa sytuacja. On jest dosłownie znany z książek dla dorosłych i lubi sobie podglądać kobiece kształty. Spędza z kobietami tak dużo czasu jak tylko może i najlepiej nie rozstawałby się z nimi. Normalni ludzie by uznali, że to wariat i trzeba się od niego trzymać z daleka i choć zboczenie i humor z tym związane to chyba 80% jego postaci, to jest też druga jego odsłona, w której okazuje się, że gość jest niepoważny tylko w sytuacjach, w których może sobie na to pozwolić. Pomimo nieukrywanego zboczeństwa, które niejako stanowi jego życie, to troszczy się on też o ważne dla niego osoby, nawet jeśli o tym nie wiedzą, co później odgrywa solidny impact w momencie, gdy traci on życie. Niejako cechy jego podglądactwa można też uznać za dziecinne i śmieszkowe, co działa na plus, jako że właśnie te cechy posiadali również oglądający, którzy bardzo często zaczynali swoją przygodę z tym anime, będąc właśnie dzieckiem. Podsumowując ten odcinek, uważam, że jedną z najlepszych rzeczy w tej produkcji jest właśnie to, że postaci nie są jednoznacznie wspaniałe. Każdy ma jakieś wady i zalety. Motywy są bardzo często uzasadnione, co daje nam poczucie, że te persony są po prostu ludzkie. Pomimo więc tego, że istnieje w tym świecie coś podobnego do magii, to dla wielu, w tym też mnie, jest ona sprawa nawet nie drugorzędną, a trzeciorzędną, bo relacje, charaktery postaci to coś, co jest dużo ciekawsze niż płytkie pokazywanie superbohaterów, którzy nie mają wad i są super wspaniali. To tyle na dziś, siema.